Mięso i wędliny są bardzo popularnym produktem w naszej diecie, a ponieważ w ostatnim czasie pojawiło się wiele doniesień na temat tego, że wysokie spożycie mięsa i wędlin może być niebezpieczne dla zdrowia, w związku z tym warto wiedzieć, jakie produkty wybierać. Jeśli chodzi o mięso, mamy tutaj dwa rodzaje: mięso białe i mięso czerwone. Różni je przede wszystkim zawartość tłuszczu, cholesterolu, zawartość żelaza i witaminy B12. Dużo większą zawartość cholesterolu i tłuszczu mamy w mięsie czerwonym, czyli w wieprzowinie, wołowinie, baraninie, jagnięcinie czy cielęcinie. Jeśli chodzi o mięso czerwone, jego ilość w diecie powinna być troszeczkę mniejsza. Warto zwrócić uwagę na sposób przygotowania mięsa przed jego spożyciem, dlatego że w trakcie grillowania, smażenia dochodzi do zrumienienia powierzchni mięsa, a w związku z tym wytworzenia substancji, które działają szkodliwie na nasz przewód pokarmowy, mogą prowadzić również do rozwoju wielu nowotworów, w tym nowotworu jelita grubego czy żołądka. Jeśli chodzi o przetwory mięsne, czyli wędliny, również istotne jest, aby wybierać produkty o wysokiej jakości, to znaczy takie, które mają w sobie dużą zawartość mięsa, natomiast relatywnie jak najmniej zawierają dodatków, konserwantów, barwników, aromatów, a także cukru. Z tego powodu zachęcam, aby dokładnie czytać etykietę produktów, które na co dzień wybieramy, produktów mięsnych, zważając tutaj właśnie na zawartość tych dodatków. Wędliny najlepiej wybierać takie, które są z całego kawałka mięsa, ponieważ w tych, które są zmielone, zwłaszcza te drobno zmielone wędliny, mamy dużo wyższą zawartość tłuszczu.